In a world flooded with cash, where central banks are printing like there's no tomorrow, you need a hedge against inflation. Gold and silver, they never lost their value throughout history. EuropaBullion.com is rated the best precious metals dealer in Europe, offering you precious metals at low premiums, with insured international shipping, and an option to ship up to 5 orders for a single fee to your door. EuropaBullion.com, the real money shop. Na początku stycznia bieżącego roku grupa Golden Mark opublikowała swoje szacunki dotyczące sprzedaży złota inwestycyjnego w Polsce. Z danych tych wyłonił się całkiem interesujący obraz, nad którym warto się chwilę zastanowić i spróbować wyciągnąć jakieś wiążące wnioski. Jeszcze kilkanaście lat temu polski rynek złota raczkował i dominował na nim jeden sprzedawca. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa sytuacja zaczęła się jednak poprawiać, w efekcie liczba dealerów wzrosła, a w latach 2015-2019 Polacy kupowali około 5 ton złota inwestycyjnego rocznie. Nie był to jakoś mocno imponujący wynik i umieszczał nas on pośród krajów takich jak Singapur, Malezja czy Tajwan, których zakupy złota były wtedy na podobnym poziomie. Niespokojne czasy związane najpierw z wybuchem pandemii, a następnie wojny na Ukrainie oraz wynikająca m.in. z tych czynników wysoka inflacja spowodowały znaczny wzrost zapotrzebowania na królewski metal. W 2020 roku zakupy wyniosły więc 9,3 tony, w 2021 roku przekroczyły lekko 14 ton, natomiast w 2022 roku miały wejść na rekordową wartość około 18 ton. Żeby uzmysłowić sobie, jak duża jest to wartość, warto porównać to z zakupami dokonywanymi w innych krajach. Umożliwi nam to najnowszy raport opublikowany niedawno przez Światową Radę Złota. Warto jednak od razu zaznaczyć, że owa rada nie podaje jawnie wyników dla Polski. Musimy więc tutaj bazować na tym, co podała nam grupa Golden Mark i ufać, że ich metodologia oraz oceny nie różnią się znacząco od tego, co robi World Gold Council. Jeśli chodzi o kraje stricte europejskie, niekwestionowanym liderem są tutaj Niemcy. W samym 2022 roku tamtejsi inwestorzy kupili ponad 185 ton złota. Na drugim miejscu, już ze znaczną stratą, znajduje się Szwajcaria z zakupami na poziomie prawie 48 ton. O miejsce trzecie zwykle biły się kraje takie jak Wielka Brytania i Austria. Jeśli jednak szacunki Golden Mark są słuszne, to okaże się, że miejsce na podium wywalczyła właśnie Polska. Nasze 18 ton jest bowiem wyższym wynikiem niż 16,3 tony odnotowane przez Wielką Brytanię oraz 14,2 tony zakupione przez Austriaków. Optymiści powiedzą więc, że jest powód do dumy i staliśmy się trzecim rynkiem złota w Europie. Sceptycy zauważą jednak kilka innych rzeczy. Po pierwsze, jeśli ranking rozszerzymy o kraje, których terytorium choć w części leży w Europie, to w ogólnej klasyfikacji wyprzedzi nas jeszcze Turcja z wynikiem prawie 85 ton oraz Rosja z rezultatem na poziomie 25 ton. Wcale mnie to nie dziwi, bo obywatele akurat tych krajów mieli w 2022 roku jeszcze więcej powodów do zakupów złota niż Polacy. Nie muszę chyba tłumaczyć dlaczego. Kolejnym pytaniem, jakie może się nasuwać, jest to dotyczące tego, ile tych polskich zakupów tak naprawdę dokonali Niemcy. U naszych zachodnich sąsiadów od 1 stycznia 2020 roku limit gotówkowych zakupów złota zmniejszył się z 10 tysięcy do 2 tysięcy euro. To oznacza, że obecnie niemiecki obywatel jednorazowo i anonimowo może zakupić tylko jedną uncję złota. W Polsce ten limit wciąż wynosi 15 tysięcy euro, a to oznacza anonimowe zakupy do wysokości mniej więcej 8 uncji królewskiego metalu. Niektórzy dilerzy, szczególnie ci, którzy mieli swoje oddziały w zachodniej Polsce, już w 2020 roku zaczęli donosić o zwiększonych zakupach dokonywanych przez Niemców. Tak więc za nasze ostatnie wzrosty w części mogą odpowiadać nasi sąsiedzi. Ta sytuacja może się skończyć już w 2024 roku, bo w planach jest wprowadzenie nowej ustawy regulującej te kwestie. Dla osób prywatnych limit płatności gotówkowych ma wynosić 20 tysięcy złotych, a to oznacza, że za gotówkę nie kupimy już nawet 3 uncji złota. Wprowadzenie tej ustawy już raz przesuwano, ma więc nadzieję, że znów do tego dojdzie, najlepiej w nieskończoność. Jak nasze polskie zakupy złota inwestycyjnego wyglądają na rynku globalnym? Tutaj niekwestionowanymi liderami są zwykle Chiny i Indie. W 2022 roku faktycznie Chiny kupiły najwięcej złota inwestycyjnego na świecie, bo aż 218 ton. Co ciekawe, Indie, które uzyskały wynik niespełna 174 ton, musiały pogodzić się z trzecim miejscem, tym razem ustępując miejsca Niemcom. Zaraz za podium znaleźli się Amerykanie, którzy kupili prawie 113 ton,
a na 5 i 6 miejscu wspominane już wcześniej Turcja i Szwajcaria. Na spore zakupy, lekko przekraczające 40 ton, wybrali się także Irańczycy oraz Wietnamczycy. Rezultaty przekraczające 20 ton odnotowały jeszcze kraje takie jak Tajlandia, Rosja, Indonezja i Pakistan. Tuż poniżej tej granicy znalazła się Australia, a zaraz za nią właśnie Polska. Wydaje się więc, że pod względem zakupów złota inwestycyjnego zajmujemy obecnie 14 miejsce na świecie. Tuż za nami znalazły się tak bogate kraje jak Korea Południowa, Wielka Brytania oraz Austria. Omawiając miniony rok, warto jeszcze zastanowić się, jak wyglądał on pod względem inwestycji w złoto na tle lat wcześniejszych. Tak więc całkowita skala inwestycji w królewski metal w 2022 roku wyniosła prawie 1107 ton i była o 10% wyższa niż rok wcześniej. Na wynik owych 1107 ton składa się 1217 ton zakupów sztabek i monet, pomniejszone o 110 ton złota, które sprzedały złote ETF-y. Wyniki inwestycyjne na poziomie 1000-1100 ton, które odnotowaliśmy w ostatnich dwóch latach, nie są jednak niczym specjalnym. Znacznie wyższy wynik, wynoszący prawie 1770 ton, odnotowaliśmy w pandemicznym roku 2020. Choć wtedy przyczyniły się do tego głównie ETF-y, które kupowały jak szalone i w sumie zwiększyły wtedy swoje posiadanie o prawie 900 ton. Więcej złota inwestycyjnego niż obecnie zakupiono w latach 2016-2019, a także w latach 2010-2012. Tak więc rok 2022 wcale nie był jakoś wyjątkowo dobry, jeśli chodzi o zakupy królewskiego metalu w celach inwestycyjnych, a duże wzrosty zainteresowania zakupami złota zostały zanotowane tylko i wyłącznie w wybranych krajach, takich jak właśnie Polska, gdzie do zakupów zachęcała wysoka inflacja i wojna tuż za naszymi granicami. Ta sama wojna przyczyniła się do zwiększonych zakupów w Rosji, natomiast w Turcji główną przyczyną była ogromna inflacja, która w okresie od sierpnia do listopada przekraczała 80% i solidnie wystraszyła wielu tamtejszych inwestorów. W grudniu ich wskaźnik CPI spadł jednak do 64%, a w styczniu 2023 roku do niespełna 58%. Ciekaw jestem, jak te spadki wpłyną na tureckie zakupy złota w roku 2023. Interesujący jest jeszcze jeden wykres. W krajach cywilizacji zachodniej, czyli w Europie Zachodniej i USA, jeszcze ponad 20 lat temu modny był pogląd, że złoto to barbarzyński relikt. Remedium na wszystko miały być wiecznie rosnące rynki finansowe, które miały czerpać bonusy z końca historii ogłoszonego hucznie przez Francisa Fukuyamę. Liberalna demokracja miała rozprzestrzenić się na całym świecie, a my mieliśmy żyć w dobrobycie i w szczęściu. Efekt tych poglądów był więc taki, że zarówno banki centralne krajów rozwiniętych oraz ich obywatele odchodzili od złota. Fala wyprzedaży złota przez banki centralne rozpoczęła się w 1989 roku i trwała nieprzerwanie do roku 2009. W rekordowych latach z tego okresu roczna sprzedaż potrafiła przekraczać 600 ton. Podobnie pesymistycznie do złota byli nastawieni zachodni inwestorzy indywidualni. Przykładowo w latach 1996, 2000 i 2004 sprzedających było więcej niż kupujących. W pozostałych latach z tego okresu wynik netto był zwykle bliski zera. Sytuacja zmieniła się diametralnie po wybuchu kryzysu finansowego w 2008 roku. Wtedy okazało się, że ten barbarzyński relikt nie jest może do końca taki barbarzyński i może być bezpieczną przystanią, którą był udanie przez tysiące lat. W samym 2008 roku inwestorzy europejscy zakupili prawie 240 ton złota, a ponad 80 ton dorzucili jeszcze Amerykanie. W latach 2009-2011 sumaryczne zakupy krajów zachodnich sięgały bardzo wysokich poziomów około 400 ton, a rekordowy wynik przekraczający 416 ton uzyskano w roku 2011. Potem sytuacja trochę się uspokoiła i miało to związek ze spadkami cen złota. Pomimo tego, że złoto osłabiło się od ponad 1900 dolarów za uncję notowanych we wrześniu 2011 roku do poziomów 1100-1300 dolarów za uncję obserwowanych w latach 2013-2019, inwestorzy zachodni i tak się od niego nie odwrócili. Zakupy były niższe, ale nigdy nie spadły już do tak niskich poziomów jak przed 2009 rokiem. Nawet w najgorszym ostatnio dla rynku roku 2019 zakupy złota inwestycyjnego w krajach zachodnich przekroczyły 170 ton. Później znów było jednak wyraźnie lepiej. W 2020 roku zakupy wzrosły do ponad 325 ton, w 2021 do ponad 392 ton, a w 2022 roku wspięły się do 427 ton i stały się wyższe niż w poprzednio rekordowym roku 2011. Inwestorzy świata zachodniego nie odwrócili się więc od złota, wręcz przeciwnie, w ostatnich latach to oni właśnie napędzali ten rynek swoimi zakupami. Polscy inwestorzy wydają się iść w zgodzie z trendami zachodnimi, przez co w ostatnich latach dokładają swoją cegiełkę do tego koszyka, notując naprawdę imponujące wzrosty. Przykładowo, w krajach zachodnich wzrost zakupów złota w latach 2021-2022 wyniósł niespełna 9%, natomiast w Polsce prawie 27%.
W latach 2020-2021 ten wzrost na zachodzie wyniósł prawie 21%, natomiast w Polsce prawie 53%. Jeszcze rok wcześniej na zachodzie było to aż 91% wzrostu, natomiast w Polsce niewiele mniej, bo 86%. Jakie są prognozy na rok 2023? Jeśli chodzi o inwestycje, bardzo optymistyczne. Światowa Rada Złota szacuje, że wzrosną one o kolejne 400 ton. Więcej złota zużyjemy także na produkcję biżuterii. Natomiast są małe szanse na to, że banki centralne utrzymają swoje rekordowe zakupy z roku 2022, które przypomnijmy wyniosły prawie 1137 ton. Był to najlepszy wynik w historii, wyraźnie bijący poprzednie rekordy, które nigdy nawet nie zbliżyły się do 1000 ton. Światowa Rada Złota szacuje, że w 2023 roku banki centralne zrobią zakupy mniejsze o około 600 ton, a więc i tak zakupią ponad 500 ton królewskiego metalu. Nie powinniśmy się jednak obawiać niedoborów złota na rynku, bo prognozy mówią o lekkim wzroście jego podaży. A przecież nawet w 2022 roku, w którym banki centralne kupowały jak szalone, a swoje dorzuciły też inwestycje i zakupy biżuterii, podaż i tak przekroczyła popyt o małe kilkanaście ton. Jeśli prognozy Światowej Rady Złota się sprawdzą, ta nadwyżka w roku 2023 może być nawet trochę większa. Załamania systemu i ranu na złoto nie powinniśmy więc oczekiwać. Wszyscy zdążymy kupić, byle ceny stały się odpowiednie. I tego właśnie nam wszystkim życzę. Jakiejś głębszej korekty, dzięki której znów będziemy mogli kupować uncję złota poniżej 8000 zł. Czekam na to już długo i doczekać się nie mogę. Ufam, że moja cierpliwość zostanie w końcu nagrodzona. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że materiał okazał się dla Was interesujący i dotrwaliście do jego końca. Do następnego razu. In a world flooded with cash, where central banks are printing like there's no tomorrow, you need a hedge against inflation. Gold and silver, they never lost their value throughout history. EuropaBullion.com is rated the best precious metals dealer in Europe, offering you precious metals at low premiums, with insured international shipping, and an option to ship up to 5 orders for a single fee to your door. EuropaBullion.com, the real money shop.